Zapraszamy na program Aktualności Akademickie. Powiemy w nim m.in. o pielgrzymce studentów na Jasną Górę. Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wśród laureatów konkursu oratorskiego na KUL-u znalazła się studentka naszej uczelni. Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pielgrzymowała po raz ósmy na Jasną Górę do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Mszy świętej w Narodowy Dzień Świętości Życia przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Za świętym Grzegorzem z Nysy ksiądz arcybiskup przypomniał, że zadaniem chrześcijanina są trzy rzeczy – sposób myślenia, mówienia i działania. Po mszy świętej ksiądz arcybiskup Wacław Depo wygłosił dla studentów konferencję na temat życia w społeczeństwie informacyjnym. Całość pielgrzymki zakończyła Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jako jedyna uczelnia niepubliczna otrzymała ocenę wyróżniającą na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nobilitującą ocenę wydała Polska Komisja Akredytacyjna po przeprowadzonej wizytacji i analizie dokumentów prowadzenia studiów. Trzeba podkreślić, że przez 13 lat Polska Komisja Akredytacyjna wydała 42 oceny programowe na prowadzonych w całej Polsce kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przed Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej tylko jeden uniwersytet otrzymał wyróżnienie kierunku dziennikarskiego. Nasza uczelnia otrzymała wyróżnienie jako pierwsza niepubliczna i prowadząca studia o profilu praktycznym, czyli przygotowującym do praktycznego wykonywania zawodu. Jak czytamy w uchwale z dnia 12 marca, spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną 8 kryteriów jakościowych, 6 uzyskało ocenę wyróżniającą, w tym kryteria odnoszące się do opisu zakładanych celów i efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, a także wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Wyróżniająco oceniono również infrastrukturę dydaktyczną oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się. Ocenę w pełni otrzymało jedynie kryterium dotyczące koncepcji rozwoju kierunku. Kryterium dotyczące badań naukowych nie było oceniane, ponieważ w jednostce prowadzącej wyłącznie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzenie badań nie jest obligatoryjne. Jeszcze mają w ustach smak pierwszego papierosa, jeszcze biegną jakby biegli na wagary. Aleksandra Hejda, studentka trzeciego roku kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, została laureatką dwóch nagród w 5. ogólnopolskim międzyuczelnianym konkursie oratorskim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim imienia Jana Pawła II. Aleksandra Hejda zajęła 3. miejsce w kategorii artystycznej oraz zdobyła nagrodę publiczności, która wybierała spośród 50 uczestników. To wszystko z nudów, wysoki sądzie.